nominowanych lub niezależnych sędziów walczących o praworządność Igor Tuleja. Dzień dobry. Jest pani Iwona Harris, producentka i scenarzystka, czyli jest oczywiście z nami nasza ulubiona sędzia opolska Monika Cienięga. Jest też ulubiona sędzia Maria Kałwak, szefowa opolskiej justicji. Witamy was serdecznie właśnie w imieniu Justycji i Komitetu Obrony Demokracji. Ja się nazywam Małgorzata Wyszjanicka i chciałam parę słów powiedzieć. Przede wszystkim przywitać bardzo te wszystkie osoby, które są z nami co miesiąc pod sądami. Bo my tutaj przyszliśmy właściwie zamiast pod sąd dzisiaj, ponieważ jest dzisiaj 18, a każdego 18 każdego miesiąca jest Dzień Solidarności z represjonowanymi sędziami, ustanowiony na smutną pamiątkę zawieszenia, odsunięcia od orzekania sędziego Igora Tulei, co się stało 18 listopada 20 dni temu. Także tym razem jesteśmy tutaj, żeby właśnie osobiście przekazać to, co zawsze mówimy pod sądami, o czym rozmawiamy i co czujemy przede wszystkim w sercach, czyli nasze najgłębsze wsparcie, szacunek i wdzięczność dla wszystkich sędziów, na ręce właśnie tutaj obecnych, dla wszystkich sędziów, którzy się opierają tej władzy, którzy nie godzą się na podporządkowanie sądów, na sprzeniewierzenie się przysiędze sędziowskiej, którzy dumnie chcą nosić swój łańcuch i którzy nas, obywateli, chronią i walczą o nasze prawo do niezależnego i niezawisłego sądu, żeby po prostu władza nie mogła z nami zrobić wszystkiego, co chce. Ad vocem, od razu wejdę jak prawnik w słowo. Wdzięczność to absolutnie nie jest to słowo, myślę, że pozwolę sobie w imieniu koleżeństwa powiedzieć, bo to my prawnicy, a przede wszystkim sędziowie, jesteśmy wdzięczni obywatelom, którzy od 7 lat bronią tego wymiaru sprawiedliwości. Gdyby nie państwa odwaga, upór, to nas by tutaj nie było. Dokładnie tak jest. No to jakby działa w obie strony. Myślę, że obie strony mają podobne wartości i tych wartości bronimy. I to jest bardzo ważne. Jeszcze tak chwilę poezji. Chciałam się odnieść, tak jak zawsze w takich trudnych czasach się odnosimy do poezji, a w szczególności już do Mickiewicza, do dziadów Mickiewicza, które już nieraz były cenzurowane. Ponieważ kiedyś, Igor, wspomniałeś w swojej jakiejś wypowiedzi do mediów, mam maturę. To też. Że lepiej być niewinnym czarodziejem. Tak. Więc teraz taki fragment właśnie o niewinnych czarodziejach. Dziady, część pierwsza. Monolog dziewicy, żeby nie było. Nauczmy się więźniami stać się z własnej chęci. Czyż nie znajdziemy zatrudnień? Mędrce dawnych wieków zamykali się szukać skarbów albo leków. Trucizn. My, niewinni młodzi czarodzieje, szukamy ich, by otruć własne swe nadzieje. A jeżeli do grobu wstęp zawarty, pochowajmy swą duszę za życia w te kraty. Można pięknie zmartwychwstać i po takim zgonie. I przez ten grób jest droga na Elizu błonie. I myślę, że właśnie tak powstanie. Ja tylko może od razu sprostuję, że to powiedziałem parę lat temu, stąd to ci młodzi. Natomiast niewinni czarodzieje, to myślę, że to może zostać. I też od razu, jak już mówię, to dodam, że jeszcze jest seans na drugiej sali, natomiast po filmie jesteśmy do państwa dyspozycji i będzie dyskusja na tej sali ze wszystkimi. Widzisz, odebrałeś mi... Przepraszam. To już dobrze. To wystarczy, nie. Spotykamy za się, jeżeli państwo będą chcieli porozmawiać z naszymi gośćmi, to po seansie zapraszamy. Na tej sali, prawda? Tak, na tej, tak. Dobrze, to dziękujemy, życzymy...